Fajnie. Niewesoła mina Jerzego Janowicza. Przed nami wygląda na to ostatnie fragmenty spotkania Inigo Cervantes, Jerzy Janowicz, mecz o półfinał turnieju Pekao Szczecin Open 2012. Mecz, który dla Polaka nie układa się od początku dobrze. 4-6 porażka w pierwszym secie, 2-5 przegrywa Janowicz w secie drugim. Przeszła ta piłka na drugą stronę. W tym meczu Janowicz nie gra źle, ale naprawdę znakomicie gra Inigo Cervantes, Hiszpan, który tutaj wygląda na to, że zastopuje polskie nadzieje. 30-0 prowadzi Janowicz. Ostatni Polak w turnieju Pekao Szczecin Open 2012 odpadł już po pięknej walce, trzeba przyznać, Grzegorz Panfil. Osamotniony Janowicz, najwyżej rozstawiony w tej chwili zawodnik turnieju, no ale jednak na Hiszpana to wciąż wydaje się za mało. Grając od ćwierćfinał, Janowicz wykorzystywał te dropshoty znakomicie. Wyglądało na to, że to nowe firmowe uderzenie Jerzyka. W tym meczu jednak rywal zdaje się już przygotowany na takie ataki Polaka. km/h miała ta piłka pędząca w stronę Hiszpana. Mimo wszystko nie wykończył Janowicz dobrze tej akcji. Czujny jest Hiszpan, dobrze gra przy siatce, dobrze biega. Dziś na Polaka wydaje się to być wystarczająco dużo. 40-31 piłka meczowa. I wyrzucona. Nie ma już Polaków w tegorocznym turnieju Pekao Szczecin Open 2012. Jerzy Janowicz przegrywa z Inigo Cervantesem 4-6, 2-6 w ciągu zaledwie godziny i 16 minut. No i cóż, na triumf Polaka w szczecińskim turnieju znów trzeba będzie poczekać przynajmniej do przyszłego roku.